Dzień dobry Państwu. Jest piątek, 30 października. Zapraszam na wydarzenia telewizji Streameo, które mogą Państwo oglądać także w telewizji Łużyce, dostępnej drogą naziemną w systemie cyfrowym DVB-T. Maria Jęczmyk, zaczynamy. Posprzątają podziemia. Znikają plakaty na drodze do Karpacza. Na razie są tam pozostałości po dyskotece. Tony żwiru i nic poza tym. Wkrótce ma prężnie działać jedna z największych atrakcji turystycznych regionu. Mowa o podziemiach pod wzgórzem Kościuszki, które wydzierżawiła od miasta firma Arado. Podziemia mają zostać w najbliższym czasie gruntownie posprzątane. Znikną z nich pozostałości po byłej dyskotece, a wszystkie pomieszczenia mają być sukcesywnie dostosowywane do nowej funkcji, czyli projektu tzw. bram czasu. Jesteśmy już po załatwieniu wielu niezbędnych dokumentów, które pozwalają nam rozpoczęcie jakiejkolwiek prac budowlanych. W związku z tym najpierw co należy zrobić, to uporządkować to, co jest w środku, bo tam są jeszcze pozostałości po dyskotece, która tam była. To co prawda nie zajmie dużo czasu, może poza tym, że jeszcze w części B, czyli w drugiej części podziemi jest sporo żwiru, naprawdę dużo tego żwiru jest i należy go wywieźć i to chyba najwięcej czasu zajmie, jeśli chodzi o uporządkowanie tego obiektu. Sprzątanie będzie pierwszym etapem szerszego zakresu prac, jakie należy tam wykonać. Najwięcej czasu na pewno zajmie podłączenie niezbędnych instalacji, na przykład instalacji elektrycznej, zabezpieczenie też niektórych miejsc, głównie w części B podziemi. No i sama stylizacja oczywiście. Jak już ogłosiliśmy Państwu koncepcję zagospodarowania tych podziemi, to time gates, czyli bramy czasu, więc każdą bramę trzeba będzie zbudować i odpowiednio wystylizować odpowiednią strefę. Wiadomo już, że zobaczymy tam m.in. ulicę Wrocławia z czasów oblężenia miasta przez wojska radzieckie. Więcej dowiemy się wkrótce. Nowa atrakcja turystyczna ma zostać udostępniona w lipcu przyszłego roku. Las reklam. Tak o drodze do Karpacza mówili mieszkańcy i turyści. Po wprowadzeniu ustawy krajobrazowej i interwencji powiatowego inspektora nadzoru sytuacja uległa poprawie. Powracamy do sprawy reklam, które szpeciły krajobraz na drodze do Karpacza na terenie gminy Mysłakowice. W czerwcu na długości 12 km znajdowały się 104 wielkie billboardy. Droga, którą dziesiątki, jak nie setki tysięcy turystów przyjeżdżających do Karpacza czy w rejon właśnie naszej Kotliny Jeleniogórskiej przejeżdża. No niestety dzisiaj nie jest to wizytówka, którą moglibyśmy się pochwalić, bo zamiast pięknych krajobrazów niestety mamy las reklam. Po 4 miesiącach i wprowadzeniu ustawy krajobrazowej ponad połowa reklam zniknęła. Jednak nie udało się usunąć ich wszystkich. Nielegalnie postawionymi reklamami zainteresował się powiatowy nadzór budowlany. Prowadzimy postępowania administracyjne wobec reklam, które są wystawione nielegalnie. W tej chwili toczy się ponad 100 postępowań w tych sprawach przy tej drodze. Około 30% jest, że tak powiem, zakończonych decyzją administracyjną. Część zostało zakończonych decyzją nakazującą rozbiórkę. Mamy odwołania od tych decyzji do organów wyższego stopnia, w związku z tym nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć. To, jak duże mogą być reklamy i gdzie mogą stać, leży w gestii gminy. Billboardy na drodze do Karpacza powinny stać w odległości 30 metrów od skraju drogi. Nie chodzi tu jednak o to, by reklamy całkowicie zniknęły z krajobrazu, ale o to, by robić to z głową. Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to czas nasilonego ruchu wokół cmentarzy. Aby zadbać o bezpieczeństwo osób odwiedzających groby bliskich, policja organizuje akcję Znicz, w ramach której odbywać się będą kontrole kierowców oraz zmiany w organizacji ruchu. Akcja rozpoczyna się już dziś i będzie przeprowadzona na głównych ciągach komunikacyjnych Jeleniej Góry oraz drogach dojazdowych do nekropolii całego powiatu. Jej zadaniem jest usprawnienie przemieszczania się pieszych oraz ruchu drogowego.
Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Należy zwracać uwagę na oznakowanie dróg i ulic, ponieważ może nastąpić zmiana organizacji ruchu, a jazda na pamięć może być przyczyną wypadku czy kolizji drogowej. Akcję przeprowadza policja wraz ze Strażą Miejską. Działania w ramach Znicza 2015 potrwają do 2 listopada. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i rozwagę za kierownicą. Przypominają również o możliwych zmianach w organizacji ruchu na drogach dojazdowych do cmentarzy. Należy się spodziewać kontroli kierowców, zwłaszcza tych, którzy nie będą stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, jak również będą łamać te przepisy i szarżować. Przez weekend planowane jest uruchomienie dodatkowych połączeń komunikacji miejskiej. Przypominamy też, aby podczas Wszystkich Świętych zwracać szczególną uwagę na kieszonkowców, zwłaszcza w bardziej zatłoczonych miejscach. W Jeleniej Górze działa w sumie 20 przedszkoli i 5 żłobków publicznych i niepublicznych. Mimo takiej ilości placówek wciąż nie maleje zapotrzebowanie na miejsca. W najbliższym czasie w mieście mają powstać kolejne placówki. Władze Jeleniej Góry stawiają m.in. na placówki prywatne i planują rozpoczęcie naboru wniosków na realizację takich projektów, czyli tworzenia kolejnych niepublicznych żłobków i przedszkoli. Dla chętnych 5 listopada o godzinie 10 zostanie zorganizowane specjalne spotkanie w Książnicy Karkonoskiej, na którym będzie można dowiedzieć się więcej szczegółów. Zawsze jest taka potrzeba z uwagi na obniżający się wiek obowiązku przedszkolnego, który od bieżącego roku schodzi w kierunku dzieci coraz młodszych. Przypomnę, że w obecnym roku szkolnym dotyczy dzieci 5-letnich, natomiast w kolejnym roku szkolnym dotyczył będzie dzieci 4-letnich i za 2 lata dzieci 3-letnich. Szczególnie brakuje większej liczby żłobków. Jedyny publiczny ma miejsce dla 116 dzieci. Potrzeby są większe. Sytuację w pewnym sensie ratują placówki prywatne. Są jednak sporo droższe od miejskiego żłobka. Z marcowego naboru przyjmujemy dzieci, także wolnych miejsc nie mamy. Co się zwalnia, jakieś miejsce, to przyjmujemy właśnie z tego marcowego. Od dłuższego czasu władze miasta wspominają o potrzebie budowy nowego żłobko przedszkola, które ma powstać na Zabobrzu. Jednak na razie są to deklaracje. To są działania projektowe i w kolejnym roku myślę, że już w przyszłym będą już decyzje w zakresie budowy. Rodzice dzieci, dla których nie znalazły się miejsca w publicznych placówkach, są więc zmuszeni na razie korzystać z oferty 14 niepublicznych przedszkoli i 4 prywatnych żłobków. Podziękowania, wspomnienia oraz występy. Tak świętowano 60 lat działalności Jeleniogórskiej Bursy Szkolnej nr 1. Z tej okazji placówkę odwiedzili goście, wychowawcy oraz urzędnicy miejscy. Czasem myślą jak poeci. Mądre bursy. Obchody jubileuszu rozpoczęły się od przedstawienia przygotowanego przez wychowanków bursy. Były także podziękowania dla osób zaangażowanych w życie placówki. Nie mogło oczywiście zabraknąć przypomnienia historii obiektu. Ta została również zaakcentowana poprzez przygotowaną wystawę. Wspomnieć należy głównie remont, który został dokonany, gdyż zmienił on całkowicie oblicze tej bursy. I to można zobaczyć na zdjęciach archiwalnych, jak kiedyś wyglądała, jak w tej chwili. 60 lat istnienia działalności tej bursy, tylu uczniów, którzy tutaj mieszkają właściwie, bo jest to ich mieszkanie od poniedziałku do soboty nieraz i zostają przez niedzielę, więc to jest ich drugi dom. Nasza bursa, ale też inne bursy kwitną z tego powodu, że bardzo wiele młodych osób ma trudny dojazd. I stąd oferta jeleniogórskich szkół jest na tyle ciekawa, że bardzo wielu chętnych przyjeżdża i mamy kolejkę. Do dnia dzisiejszego mamy osoby oczekujące na liście na zwolnienie się miejsca, żeby móc zamieszkać w naszej bursie. 60 lat minęło, lecz nie odeszło się. Dla wychowanków bursa to zmiana sposobu życia, przejście spod skrzydeł rodziców do świata dorosłych. To z jednej strony więcej wolności, ale również odpowiedzialności, nowe zasady. Jest to z jednej strony trochę wolności, bo poza domem, z drugiej strony jednak ograniczenia, przede wszystkim nauka. To jest to, co tutaj w tej bursie się dziać powinno, no i oczywiście wychowanie z naszej strony. Muszą się dostosować, że o tej godzinie trzeba wrócić, że trzeba się wpisać, wypisać, że trzeba się często o coś zapytać, a nie jest to totalna samowolka. Ci, którzy tutaj mieszkają przez cały rok jeden, już są w tej rodzinie bardzo mocno zaangażowani, a kolejne lata to już jest doświadczenie. Dużo ludzi poznałem, zacząłem się w sumie uczyć,
przez bursę, bo dużo doświadczenia się zabiera w nauce. No i świetna atmosfera przy tak dużej ilości ludzi. W ramach uroczystości odbyła się również międzybursowa konferencja szkoleniowa oraz spotkanie abiturientów. Miało być wyjątkowe widowisko, a doszło do wielkiej kompromitacji. Mecz w piłce nożnej kobiet pomiędzy Polską a Holandią został przerwany w drugiej połowie z powodu awarii prądu. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wyjaśniano przyczyny zdarzenia. Bezpośrednią przyczyną przerwania meczu była awaria jednej z trzech części instalacji elektrycznej. Park sportowy Złotnicza składa się z trzech elementów. Składa się ze stadionu, z hotelu i z hali sportowo-widowiskowej, a instalacja elektryczna, stadionowa, nowa jest połączona z instalacją stałą, która prowadzi do tych dwóch pozostałych elementów. I to właśnie część tzw. instalacji hotelowej uległa awarii podczas wtorkowego spotkania między reprezentacjami Polski i Holandii. W trakcie meczu żaden z elementów zabezpieczających w nowej trybunie stadionu nie uległ awarii. Awaria, która miała miejsce w części hotelowej, spięcie naruszyło tak naprawdę trafostację i to spowodowało wybicie bezpiecznika i utratę dopływu prądu do stadionu. Trudno mówić o tym, że obiekt był zbyt mocno przeciążony. Zdarzyło się niestety zbieg bardzo niekorzystnych zdarzeń, na których nikt nie był w stanie przewidzieć. Ten element, który się spalił, pracował przez ileś tam lat i dobiegł kres jego pracy. Na nieszczęście zawodniczek, kibiców i organizatorów imprezy miało to miejsce akurat podczas prestiżowego wydarzenia sportowego na oczach całego kraju. Niestety, awaria była tak rozległa, że usunięto ją dopiero następnego dnia. Ta awaria według służb, które wczoraj tutaj były, czyli w energetyków i naszej firmy instalatorskiej, była na tyle poważna, na tyle niespodziewana i nieprzewidywalna, że była nie do usunięcia w momencie powstania, w czasie, który dostaliśmy na przywrócenie oświetlenia od PZPN-u. Zarząd spółki Termy Cieplickie nie planuje wyciągnięcia personalnych konsekwencji w związku z awarią, natomiast powiedzenie najciemniej pod latarnią na jeleniogórskim stadionie zyskało nowy wymiar. 4 listopada w Miejskim Domu Kultury Muflon odbędzie się interesujący koncert jazzowy. Koncert muzyki improwizowanej odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury Muflon. Wystąpi czterech muzyków tworzących pod wpływem chwili. Tak więc dla słuchaczy występ będzie wiązał się z niespodzianką i zaskoczeniem. No to są najfajniejsze koncerty, czyli takie koncerty, po których nie wiadomo co się spodziewać. Koncerty improwizowane, koncerty, które powstają na scenie w danej chwili. Będzie to czwórka artystów: Dominik Strycharski – flety, Mateusz Rybicki – klarnet, Paweł Szpura – perkusja i Zbysiu Kozera zagra na kontrabasie. Skąd taki pomysł, żeby akurat jazz? Koncert będzie dofinansowany przez Urząd Miasta Jelenia Góra. 4 listopada, godzina 18, Miejski Dom Kultury Muflon, koncert jazzowy. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję za uwagę i życzę udanego weekendu. A już za chwilę Kurier Jeleniogórski, a po nim program To jest temat. Gościem Gabrieli Stefanowicz będzie zastępca prezydenta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.